Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Pan Paweł Motyka dzisiaj ze mną, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dzień dobry, panie komendancie, witam. Dzień dobry, witam. Panie komendancie, przez pana noc? No, częściowo, bo działania zakończyliśmy około pierwszej w nocy, także częściowo przez pana. W Nowym Sączu wczoraj najgorzej było w północnej części miasta, też przedmieścia, Naściszowa, skrzyżowanie Barskiej z Pieczkowskiego, ulica Witosa. Panie komendancie, znów te same miejsca po paru dniach. Jak pan to ocenia? Znaczy, no prawie te same miejsca, bo oczywiście skrzyżowanie Barska-Witosa to jest zalewane już trzy razy w ostatnim tygodniu, no ale na taką skalę wielką to dopiero wczoraj było zalane. No tutaj no, jesteśmy bezsilni, bo idzie gwałtowny, krótkotrwały opad, staje nad jednym miejscem i niestety woda bardzo szybko przebiera, przelewa się przez brzegi potoków, wylewa się na drogi, idzie przez posesję, niesie ze sobą różne gałęzie, kamienie, to co wszystko, co napotka, po prostu niszczy. I niestety, pomimo, że jest nas dużo, jesteśmy dosyć dobrze wyposażeni, jesteśmy w tym przypadku bezsilni i nie jesteśmy z tą aurą tutaj wygrać. Jedyne, co możemy zrobić, to później prowadzić działania, żeby jak najszybciej uporządkować. Tak jak mówiłem, do godziny pierwszej nocy prowadziliśmy działania ratownicze wspólnie ze służbami komunalnymi, które no dały ciężki sprzęt, bo nie wszystko da się zrobić rękami strażaków. Za duże elementy, za ciężkie elementy były, żeby je przemieszczać. Ja widziałem wczoraj parę tych miejsc, między innymi właśnie okolice skrzyżowania, zresztą dużo Nowosądeczan też wyszło w ten rejon, żeby zobaczyć, co się dzieje. Rzeczywiście to jest tak, że były zastępy, strażacy pracowali, ale no to tak jak pan mówi, jest trochę bezsilność, bo przyjdzie coś takiego i tylko pozostaje sprzątanie i zabezpieczenie terenu. Czy to, panie komendancie, znów tak zwana powódź błyskawiczna? One już nas nawiedzają tak co parę dni w tym momencie? No tak to można nazwać, powódź błyskawiczna albo powódź górska. Wczoraj też słyszałem jeden z naszych ekspertów emerytowanych generałów taką nazwę, powódź typu górskiego albo powódź błyskawiczna. Na nizinie, jeżeli są długotrwałe opady, to są jakieś prognozy, bada się stany wód w rzekach, które się podnoszą, przewiduje się fale powodzią, która może dojść gdzieś tam do centralnej Polski za dzień, za dwa, za kilka godzin. Jest czas na przygotowanie, ustawienia worków, czy też jakiś zapór rękawów i tak dalej, natomiast u nas tego czasu nie ma. U nas bardzo często opad deszczu powoduje zagrożenie tam, gdzie nie ma żadnego cieku wodnego, żadnego potoku. To akurat na Ścieżówka jest w tej części miasta, to ona tam największe spustoszenie wyrządziła, ale wczoraj na przykład w gminie Łącko też mieliśmy, to było drugie miejsce, gdzie prowadziliśmy działania, też trzeba o tym powiedzieć. Tam w okolicach Czernca Osuwisko, prawda? No poza Dunajcem nie ma jakichś wielkich potoków, a woda zaczęła spływać z góry i też niszczyła wszystko i też tam straty są bardzo duże deszczu. No, z tego co wiem, gościem dzisiaj w waszym studiu miał być wójt gminy Łącko, no, ale jej został na miejscu, bo trzeba działać właśnie. Tak, obowiązki nie pozwoliły. Tak, my działamy w pierwszych godzinach, natomiast w dalszych godzinach to już rola samorządowców i tutaj ciężkiego sprzętu i organizacji tego wszystkiego, co potrzeba, żeby przywrócić normalność, odbudować drogi, przejazdy, przepusty, bo trzeba powiedzieć tak samo, jak na Sączu, jak i w okolicach Łącka, no dużo jest uszkodzonych też dróg, bo aż 7 dróg jest uszkodzonych, z tego co tutaj mam w moich statystykach. 42 budynki wczoraj i w Łącku, i tutaj na ulicy Barskiej w okolicach Naściszówki zostało zalanych, 13 drzew powalonych, no to są takie rzeczy, które no trzeba niestety pochylić się nad nimi i pomóc ludziom odtworzyć, żeby mogli zacząć normalnie funkcjonować. To jest właśnie rola samorządów gminnych. Panie komendancie, rzeczywiście gmina Rytro, gmina Łącko, gmina Łososina Dolna, na szczęście w tym wykazie nie mamy dzisiaj Korzennej, ale jest takie wrażenie, że to są no, trochę te same miejscowości. Czy one mają jakąś specyfikę ukształtowania też terenu, czy może jakiś mikroklimat? Rzeczywiście, jak Łososina, jak Łącko? Tu nie ma reguły. Myślę, że to jest zbieg okoliczności. Akurat takie warunki niepogodowe i tak się rozwinęły chmury w tych miejscach. Bardzo wolno się przemieszczały. Równie dobrze mogłyby wystąpić w innych miejscach. Ja pamiętam z innych lat, że inne tereny były zalewane. Chociażby moje okolice, czyli gminy Grybów, czy też miasto Grybów. Pamiętam, że powódź w 1997 roku właśnie zaczęła się tutaj od lokalnego podtopienia na jednym osiedlu w Grybowie i intensywny opad, który też spowodował, że
woda spłynęła z góry i pozalewało jedno duże osiedle. Także tutaj nie ma reguły. Pamiętam też opady w okolicach Krynicy, Muszyny, też takie były w okolicach klinicznych poprzednio. Także tutaj nie ma reguły. To, no, nie mamy na to wpływu, gdzie te chmury się zbiorą, gdzie wytworzą się te gęste chmury, gdzie one staną, gdzie się będą przemieszczać. No wczoraj, tak pan mówi, mieliśmy miejsca, gdzie była ściana deszczu, a mieliśmy miejsca, gdzie tylko delikatnie pokropiło. No ja wczoraj popołudnia akurat spędzałem u siebie w domu, więc lekko pokropiła. W tym samym czasie odbierałem informacje, widziałem zresztą w internecie filmy, co się działo tutaj na ulicy na Ścisłowskiej. Tak niedaleko, bo to kilkanaście kilometrów, a zupełnie inny krajobraz. Tutaj nie ma reguły. No, to są zjawiska nieprzewidywalne i tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No też było takie pytanie w poprzednich dniach, no, czy nie można mu się zabezpieczyć przy tej łupince, czy nie można by, zresztą na to odpowiadałem do któregoś radia czy telewizji, co zrobić, żeby do tego nie doszło, no to by trzeba było workować wszystkie niebezpieczne miejsca, a żeby workować, no to nie jesteśmy w stanie, bo nigdy nie przewidziałem, w jednym miejscu można postawić worki, a zupełnie gdzie indziej woda wleje. Natomiast no, remedium na to jest na pewno regulować, konserwować te cieki wodne. To już rzeczywiście tak też pytanie do władzy samorządowej, władzy publicznej. Tylko chciałem jeszcze zapytać o taką jedną rzecz. Czy pan się ze mną może zgodzi, obserwując z doświadczenia swojego wieloletniego? Rzeczywiście Nowy Sącz od południa jest troszkę bardziej oddalony od gór. Tutaj północna część miasta wchodzi już w pogórze, te wzgórza, okolice gminy Korzenna, że od pewnego czasu właśnie ta północna część miasta jest jednak bardziej zagrożona. Jak jedzie się przez te miejscowości, czy przedmieścia Nowego Sącza, Piątkowa, Naściszowa, widzi się właśnie owarkowane domy wszędzie, jeśli to tak mogę kolokwialnie nazwać. No to jak powiedziałem, no nie jest, ja bym tutaj nie wiązał, że to jest bardziej zagrożone. Akurat tak się zdarzyło. No, równie dobrze mogłoby zupełnie gdzie indziej padać, gdzie inne miejsca zalane. No ja pamiętam też na Brzeżną, gdy płynęła woda w Nowym Sączu, strumień, tak by to było koryto potoku. Pamiętam też gdzieś ulicę, okolice ulicy Węgierskiej. Także tutaj no nie ma reguły. Rozumiem. Także tutaj no ja bym tego nie wiązał, czy to jest bliżej gór, dalej gór. Wiadomo, góry mają jakoś wpływ na to, jak te niskie chmury krążą po niebie, bo wiemy, że na przykład takim mikroklimatem jest podział do krzyżówki od krzyżówki. Z reguły różne rodzaje pogody panują do krzyżówki od Nowego Sącza i za krzyżówką w Krynicy. Za krzyżówką zazwyczaj jest zima, a przed krzyżówką nie ma. No właśnie. Często jest. Albo inaczej, świeci słońce w Krynicy. Tak było ostatnio, chociaż jak przeszła trąba powietrzna, akurat byłem w Krynicy na szczepieniu i wracałem i widziałem, a tutaj padał deszcz i odwrotnie. No, czasami tam pada deszcz i krzyżówka nie przepuszcza, tutaj za krzyżówką jest ładna pogoda. Także to jakiś może wpływ ma, ale do końca to nie jest badane. Ja tu nie chciałbym jakoś spekulować, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Natomiast my musimy być czujni, a na dzisiaj znowu przyszło ostrzeżenie do godziny 18, godziny 9, burza 30 mm, opad i 70 km na godzinę wiatr, więc też trzeba być dzisiaj czujny. Jesteście cały czas w pogotowiu, rozumiem, prawda, panie komendancie? No tak, my cały czas mamy zwiększone stany osobowe w jednostkę ratowniczo-gaśniczej na stanowisku kierowania, tak żeby maksymalnie pomóc ludziom. Natomiast no mówię, no przy tego typu powodzi no jesteśmy czasami bezsilni. Żeby powiedzieć tak króciutko, jeszcze uzupełnić, no to naprawdę angażujemy duże siły, bo we wczorajszych działaniach i na terenie Łącka, i na Naściszowej było 8 zastępów PSP i 23 ludzi i 50 zastępów OSP i prawie 300 ludzi, 285 strażaków pracowało. Jest armia ludzi, która jest włączana, no ale jak dzisiaj popatrzymy, no to takiego efektu dużego nie widać. No kilka dni, pewnie najmniej, albo kilka tygodni odbudowywanie. Wszystko, co trwało, co zostało zniszczone w przeciągu, ja wiem, pół godziny. Ale druga przejezdna jest z Korzennej na Nowy Sącz, za co też bardzo dziękujemy, bo to jest oczywiście, wczoraj 15 zastępów chyba przy moście na Ubince działało, więc duża praca. Wzięliśmy sprawy w swoje ręce, tam było dużo mułów, które ktoś musiał spłukać. Na początku służby komunalne prosiło, żeby pożyczyć sprzętu, tylko węży, że sobie dadzą radę, ale widzieliśmy, ile tych ludzi było, że niewielu, więc zostaliśmy i przyjęliśmy za zadanie, żeby ten mógł spłukać, żeby dzisiaj ludzie, gdyby na miastem tego terenu do pracy, mogli spokojnie, bezpiecznie przejechać, a to mówię, no nie jedyne miejsca, gdzie była droga zablokowana, bo droga wojewódzka na terenie gminy Łącka, w dwóch miejscach też. Również. Kamienie, żwir. Osuwisko zdaje się też powstało w czerwcu, prawda? No zgadza się, no ja przewiduję, że te miejsca, gdzie pada deszcz, no ja je znam z poprzednich opadów, więc ja, jeżeli jeszcze trochę popada,
no to będziemy mieli niestety z osuwiskami, bo ziemia jest nasiąknięta i zacznie jechać teren i to trzeba na to przygotować niestety. Jeszcze nawiążę do tego, co pan mówił, panie komendancie. Zagrożenie, mówi pan, że wpłynęło dzisiaj zagrożenie. Widzimy, obserwujemy, że te alerty, one są praktycznie cały czas, już od pewnego czasu nie, do odwołania na przykład na kilkanaście godzin, później ponawiane te alerty. Rzeczywiście taka specyfika, coraz częściej to już będzie? Czy to lato jest wyjątkowe pod tym kątem, jak pan obserwuje inne lata? Cały czas w gotowości praktycznie służby są. Lato jest pechowe pod tym kątem, natomiast no wszyscy, co się znają na klimacie, mówią, że klimat nam się zmienia. No, nie znamy od niego i te takie zjawiska gwałtowne pojawiają się coraz częściej i będą częściej występować, więc tutaj, jeżeli nie zaczniemy dbać o nasze środowisko, no, różne sposoby są na to, żeby dbać, no to niestety musimy się liczyć z takimi zjawiskami. Natomiast no, ja też powiem z doświadczenia poprzednich lat, gdy występowały opady, no to niestety no, prognozy były, że już się ma odsuwać prąd, już się ma odsuwać prąd, on mimo wszystko, jak tutaj się zadmowi, to bardzo wolno się odsuwa, no i tak jest i tym razem. No, dzisiaj wszyscy już mówili, że od niedzieli będzie poprawa pogody, myśmy dostali potężny opad deszczu do miejsca. Dziś od poniedziałku wszyscy mówili, że będzie, zresztą jak popatrzymy na mapy, że już będzie wszystko w porządku, no dalej mamy tutaj zachmurzenie, widzimy, że nie świeci słońce i te chmury nad nami krążą, no i musimy być czujni z tym, że no ostrzeżenie jest za dużego obszaru, ale no nie wiemy, gdzie wstąpi ten opad, tak samo jak przewidzieliśmy w okolicach Myślenic. Kto przewidywał, że za Kopianką nie będzie można przejechać? Tak, powiat Myślenicki, Tatrzański wczoraj. No to także tutaj no, ostrzeżenie za całego województwa, natomiast to zagrożenie występuje w kilku miejscach, więc jeżeli są takie ostrzeżenia, to nie bagatelizujmy, nie krytykujmy, że było ostrzeżenie, a nic nie było, bo po prostu no, nie da się dokładnie do milimetra czy do przewidzieć, metra, czy oczywiście. Metra przewidzieć, w którym miejscu to zjawisko powstanie. No. Musimy być czujni, ostrożni i starać się przygotować to, co możemy na przygotowania, to tak jak powiedziałem, wcześniej zacząłem mówić o regulacji potoków, natomiast no, można też sprawdzić zwykłą fosę, która płynie koło domu, czy przepust, czy tam coś nie zatkało go, jakaś gałąź się nie zatrzymała, która spowoduje, że zatamuje wodę i będzie wylewało. To też apel do każdego, dla każdego, natomiast no, jeżeli jest duża woda, to takie przepusty, fosy, no to nie są w stanie odprowadzić, nawet że były najlepsze i potoki, gdy będą nawet wyregulowane, no to też nie da to gwarancji, że woda nie wyleje, natomiast no, myślę, że może nie z takim spelem, nie z taką skalą. Może zjawisko będzie miało trochę mniejszy przebieg i mniejszy charakter. Panie komendancie, ostatnie pytanie właśnie, może też o tym, o czym pan mówi. Co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, jeśli właśnie jest taka noc jak wczoraj, gdzieś ktoś był zagrożony, posesja i kilka godzin odpoczynku, a tu znów musi się spodziewać, że coś się może dziać. Czy to jest właśnie takie sprawdzenie fosy, zabezpieczenie terenu, oworkowanie, nie wiem, swojej posesji? Co może taki człowiek zrobić zdenerwowany, niewyspany, jeśli między jednym i drugim alertem jest pół godziny, jest parę godzin przerwy? Co pan by polecał z doświadczenia swojego na przykład? Dokładnie to, co myśmy robili. My tydzień temu, jak po pierwszej ulewie i były właśnie ostrzeżenia, że przyjdzie następna ulewa, to tak, staraliśmy się przede wszystkim udrożnić przepust. Widzieliśmy na tych przepustach, zatrzymało się dużo gałęzi, różnych kamieni. Przede wszystkim to staraliśmy się udrożnić, żeby gdyby przyszła następna woda, żeby miała gdzie odpłynąć, bo na tych właśnie przeszkodach będzie się zatrzymywało. To jest to pierwsze. Po drugie, no worki, wczoraj z tego co wiem, została podjęta decyzja w mieście, że one były dowożone każdemu, nawet był otwarty jeden z magazynów i mieszkańcy, bo oczywiście dowożenie przez strażaków dwoma samochodami, no to jakiś czas zajmuje, mogli sobie mieszkańcy zabierać, więc na pewno można workować z tym, że to też nie daje stuprocentowej gwarancji, bo jak wczoraj popatrzymy na zdjęcia, gdzie woda płynęła do połowy siatki, a siatka, no nie wiem, ile ma półtora na pewno metra, ten mur z tych worków powinien być naprawdę duży, żeby uchronić się od zalania. Natomiast no, na pewno warto poprawić to, co można, nawet swoimi rękami, swoimi siłami, zwykłą łopatą, motyką. Ja nazywam się motyką, ale to jest takie potrzebne narzędzie, którym można cokolwiek zrobić. Jeżeli da się, to można zrobić zawsze. Zawsze może coś to pomóc, no jeżeli nie pomoże, to przynajmniej nie będziemy mieli wyrzutu sumienia, że czekaliśmy, nie zrobiliśmy nic, a mogliśmy, bo to zawsze jest takie gdybania, co by było, gdyby były worki, a co by było, gdybyśmy przetkali, odetkali i tak dalej, więc co można, to trzeba zrobić swoimi siłami, siłami służb komunalnych, a po prostu no czasami no i tak te czynności, które wykonamy, mogą okazać się nieskuteczne. No niestety, no jak przyjdzie taki opad jak wczoraj, ja nie wiem, bo to trzeba było Instytutu Meteorologii zapytać, ile, jeżeli mają tam stację jakąś pomiarową, ile milimetrów spadło tego deszczu, no ale to co wojewodę słyszałem, no to w niektórych miejscach 100 milimetrów. No to jest dosyć, czy 100 litrów, przepraszam, 100 litrów na metr kwadratowy, no to jest bardzo dużo.
Myślę, że możemy podziękować strażakom za to wszystko, co robią cały czas i są w gotowości dla nas. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę spokoju przez te najbliższe godziny i dni również. Moim gościem, państwa gościem i moim był pan Paweł Motyka, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dziękuję serdecznie, panie komendancie. Dziękuję bardzo i dziękuję w imieniu wszystkich strażaków za te podziękowania. No i zapewniam, że bardzo jesteśmy cały czas w gotowości, choć no nie zawsze możemy cokolwiek zrobić. Proszę nas też zrozumieć. Rozumiemy. Dziękuję. I wspieramy. Dziękuję. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.